innego debatowaliśmy na temat prawa. Dzisiaj zajmować nas będzie Filozofia, czyli temat przewodni 11 numeru czasopisma filozoficznego pod tytułem Kultura, a cóż to takiego? Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, co nas najbardziej interesuje, winien jestem spełnić kilka obowiązków. Przede wszystkim chciałem podziękować Księgarni Kawiarni Fika za życzenie nam tego uroczego miejsca na potrzeby debaty, a także Stowarzyszeniu Generator Myśli Humanistycznej za ogromny trud włożony w współorganizację tej debaty. Teraz też może jeszcze kilka słów o samym czasopiśmie. Jest to czasopismo, które ma na celu popularyzację filozofii. Dzięki temu Filozofuj zostało zakwalifikowane do finału konkursu Popularyzator Nauki 2016, organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii zespół. Tym bardziej zachęcam do nabywania drukowanej wersji czasopisma informacyjnej cenie 8,10 zł, co można zrobić w wielu księgarniach w całej Polsce, ale też tutaj na miejscu, bo księgarnia kawiarni Fika. Czasopismo Filozofii, co istotne, jest również dostępne za darmo w wersji elektronicznej, w formacie PDF, online, właśnie na oficjalnym portalu strony www.filozofii.eu. Tam też można znaleźć więcej informacji na temat czasopisma. Zachęcam również do zaangażowania w wolontariat Filozofuj, w ramach którego można odbyć praktyki studenckie, jak również do wspierania finansowego Fundacji Akademiko, czyli wydawcy czasopisma. Teraz też jeszcze Państwu puszczę listę mailingową. Proszę wpisywać, oczywiście zainteresowani, tak? Proszę zainteresowanych o wpisanie swoich adresów e-mail. Będziemy przysyłać na te adresy informacje dotyczące kolejnych debat. Tak, to proszę odejść, część ta informacyjno-komercyjna już za nami. Teraz chciałbym przedstawić naszych szanownych gości dyskutantów. Naszym pierwszym gościem jest pani doktor Ewa Kochan. Pani doktor specjalizuje się w filozofii kultury i w etyce zawodowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie trzykrotnie zwyciężała plebiscyt na najlepszego wykładowcę. Pracowała również w wielu niepublicznych szkołach wyższych w Szczecinie, prowadziła liczne szkolenia, w tym e-learningowe, także w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada również duże doświadczenie w pracy wydawniczej i administratorskiej. Naszym drugim gościem jest pan magister Michał Sokolski. No, nasz drugi gość, można powiedzieć, jest podwójnie predestynowany do wzięcia udziału w tej debacie jako magister filozofii i socjologii jednocześnie. Pan Michał Sokolski w latach 2009-2014 pracował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie obecnie się doktoryzuje. To doświadczony i wysoko ceniony nauczyciel oraz wykładowca w różnych sektorach systemu edukacji, od gimnazjum po studia podyplomowe. Jest również tłumaczem języka angielskiego oraz działaczem społecznym. Na koniec, jeszcze zanim przejdziemy do samej dyskusji, chciałbym na koniec mojej skromnej wypowiedzi przybliżyć Państwu formułę debaty, czyli to, w jaki sposób debata będzie przebiegała. Spotkanie będzie się składało z dwóch części. W pierwszej części zadam naszym gościom trzy pytania. Przy każdym pytaniu prelegenci będą mieli po 5 minut na odpowiedź, a następnie po 3 minuty na ustosunkowanie się do wypowiedzi poprzednika. Formuła debaty przewiduje również możliwość krótkiego, zaledwie minutowego doprecyzowania swojej wypowiedzi, jeśli ktoś wyrazi taką potrzebę. W drugiej części spotkania oczywiście oddam głos Państwu. Będzie można zadawać pytania naszym gościom. Oczywiście już teraz zapraszam do szerokiej, owocnej dyskusji. Jako że część oficjalną mamy już za sobą, możemy rozpoczynać. Debatę rozpocznie pani doktor Ewa Kochan i to do niej kieruję pierwsze pytanie, które brzmi:
czym jest kultura, co w niej najważniejsze i jaką rolę odgrywa ona w naszym życiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie. Z prawdziwą przyjemnością zabiorę się za odpowiedź na takie pytanie, ponieważ to pytanie jest takie prawdziwie filozoficzne, tak? To znaczy prowokuje różnego rodzaju interpretacje, nie wymaga odpowiedzi jednoznacznej. Czym jest kultura, tak? Co jest w niej najważniejsze? No właśnie można powiedzieć, proszę Państwa, że kultura to jest wszystko, tak? Kultura to wszystko. Znaczy w tym sensie, że kultura to jest zarówno dziedzictwo ludzkiej aktywności, jak i to sama aktywność. To dorobek człowieka i jego współczesna, aktualna działalność. To jest to znaczenie opisowe pojęcia kultury. Tak? Wszystko to ludzkie, tak? W wymiarze historycznym, w wymiarze aktualnym. To jest bardzo ważne, ponieważ właśnie w tym sensie i w tym znaczeniu pojęcie kultury jest przedmiotem i treść, zawartość tego pojęcia jest przedmiotem analiz naukowych. Tak? Socjologowie, psychologowie, teoretycy, historycy sztuki, historycy, no właśnie badają różne aspekty, różne sfery, różne dziedziny tej ludzkiej aktywności, różne elementy dziedzictwa. No ale oprócz tego opisowego sensu, tego opisowego znaczenia mamy taki sens, który można nazwać czy określić mianem postulatywnego czy aksjologicznego. Czyli kultura to znaczy to, co byśmy chcieli, żeby istniało. To są te wartości, które chcielibyśmy, by były urzeczywistniane. A na pewno jesteś niekulturalny, tak? Jesteś niekulturalny, to znaczy, że nie postępujesz tak, jakbyśmy chcieli, jakby wymagała tego sytuacja, czy jakby wymagała tego okoliczności i tym podobne. W takim sensie kultura to jest no, swego rodzaju cel, do którego zdążamy. Ja takie podstawowe rozróżnienie tu przyjęła. Czyli sens opisowy, treści, zawartość przedmiotem nauki, no i sens właśnie taki postulatywny, aksjologiczny. Tutaj mają do powiedzenia bardzo wiele filozofowie, etycy, tak? I inni specjaliści tych dziedzin miękkich. No a teraz jeszcze druga sprawa, druga intuicja z pojęciem kultury związana. Jest to pojęcie bardzo szerokie, tak? Właściwie ono jest nieprecyzyjne. Pamiętajcie Państwo, no wszyscy wiemy, że, znaczy wszyscy, tak się mówi, że wszyscy wiemy, ale to czasem wiemy, czasem nie wiemy, że pojęcie to wywodzi się z łaciny i pierwotnie przynależało chyba do jakiegoś takiego asortymentu wiedzy praktycznej, tak? Jakaś uprawa, ogrodnictwo, czy rolnictwo, czy coś w tym rodzaju. No w każdym razie przekształcanie rzeczywistości przyrodniczej przez człowieka, tak? No, ale do użytku w takim sensie, w jakim mówimy, to znaczy jako dorobek, jako tradycja, dziedzictwo i ludzka aktywność, to ono weszło stosunkowo późno, dopiero w wieku XIX. Wtedy, gdy rozwija się antropologia kulturowa na fali tych nauk, na fali rozwoju nauk o człowieku, no taki rok przełomowy dla antropologii kulturowej to jest rok 1871, gdy Edward Taylor wydaje pracę Kultura pierwotna. No to tam w tej tytule jest to pojęcie kultury i to jest właśnie ten rok 1871, taki chrzest, tak? Nauk o kulturze. No tak, jest to jednakowoż mimo to pojęcie nieprecyzyjne. Nie wszystkie kategorie, nie wszystkie pojęcia, proszę Państwa, są precyzyjne. No na przykład, czy ja wiem takie pojęcia jak życie, tak? Jest też pojęcie nieprecyzyjne. Albo świat, tak? To jest pojęcie z tego gatunku, jak bym powiedziała. Czyli zawsze pojęcie kultury wymaga dopracowania, doprecyzowania. Zawsze wymaga jego, to pojęcie uzupełnienia. Uzupełnienia, no można powiedzieć jakościowego, na przykład kultura materialna. Kultura popularna, tak? Kultura średniowieczna. Zawsze wymaga jakiegoś uzupełnienia, kultura pierwotna, doprecyzowania, ponieważ samo w sobie jest pojęciem wieloznacznym, bardzo takim obszernym i wobec tego można byłoby powiedzieć także pod wieloma względami no, mylący. Tak? Powiedzenie na początku. Tak? Dziękujemy Pani Doktor. Teraz głos zabierze Pan Minister Sokolski. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło tutaj być. Zatem tak, w zasadzie to pierwsze pytanie nie będzie chyba wielki kontrowersji, tak? Więc jak mogę to uzupełnić tutaj. Ale tak, rzeczywiście definicji kultury jest wielość. Tak powstawały całe książki poświęcone tylko definicją kultury właściwie. I w tym sensie niewiele tutaj
można tak odpowiedzieć, bo one będą klęską rodzaju. Natomiast z drugiej strony mogę powiedzieć, jak osobiście najbardziej lubię, tak, definiować kulturę, czego dzieci ma swój użytek. Tak. Można powiedzieć, że dla mnie najgościwszym może podejściem jest wyjście od starej bardzo dychotomii pomiędzy naturą a kulturą. Tak. To znaczy zastanowienie się, czym jest kultura, a przez zastanowienie się, czym jest natura. Tak. W jakim sensie, czy czym różnimy się, żyjąc jako ludzie, od stanu natury. To jest, będzie oczywiście bardzo filozoficzne. Tak? Więc prowadzi nas to oczywiście do zastanowienia się, czym człowiek różni się od znanych nam zwierząt, które są naszymi bliskimi pewnymi w końcu. Tak? I teraz w zasadzie najprościej dojść tutaj moim zdaniem od sposobu komunikacji, tak? Który jest typowy dla ludzi, typowy dla zwierząt w normalnych warunkach. Mianowicie wiemy, że zwierzęta komunikują się ze sobą oczywiście, ale komunikacja jest jakby jednowarstwowa. Komunikują się może sygnał dotyczący tego, co tu i teraz. Człowiek oczywiście, dla nas oczywiście, tak, ma też zdolność komunikacji symbolicznej, to znaczy potrafi. Właściwie głównie porozumiała się za pomocą języka, który jest dwuwarstwowy, tak, jest językiem znaków. Czyli jeżeli ja powiem teraz pies, to oczywiście nawet nie mogę tego słowa powiedzieć, nie myśląc jednocześnie psa. Tak. Państwo jest na pewno podobnie. Ale jednocześnie jest to pies ogólny, nie jest to pies, który tutaj ma w tej chwili biega. Tenże pies z drugiej strony nie ma takiej zdolności jak ja, przynajmniej sam o tym nie wiadomo. Tak? To znaczy, co oznacza, że nie opanowuje świata w sposób właśnie symboliczny. Tak? Ponieważ dzięki tej zdolności możemy tworzyć pewne symboliczne reprezentacje świata, tak? I one w dużym skrócie są kulturą, tak? To znaczy całościowe, symboliczne reprezentacje świata, które pozwalają nam go opanować w wymiarze całkiem materialnym, a też w wymiarze społecznym. Tak? I tutaj z tej perspektywy patrząc, kultur jest oczywiście, musi być wiele, ponieważ jest wiele możliwych sposobów, wiele możliwych systemów symbolicznych, które możemy utworzyć, które są różne systemy prawne. Więc jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to na pytanie, które Pan postawił, to drugie pytanie, tak, jaką odgrywa, właściwie to trzecie, jaką rolę odgrywa nasza kultura, no odgrywa taką rolę, że po prostu jest naszym życiem. Nie znamy innego, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jeżeli sobie w stanie wyobrazić kulturę radykalnie inną od naszej, z pewnym trudem, ale nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wyobrazić sobie życia poza kulturą. Może on przejdzie ze swoim udziałem, dzieci na przykład, czyli porzucone, powiedzmy sobie, i taki, który nie przyswoił kultury, nie jest w stanie do niej wrócić. No dobrze. Dobrze, dziękuję. Pani Dota? Tak. No, pan Michał tutaj jest bardzo modny, tak? Komunikacyjno-symboliczny. A ja będę stara, tak? Będę staroświecka. Oczywiście ta komunikacyjno-symboliczna interpretacja kultury jest bardzo istotna. Podział kultura, natura to jest już podział stary, oczywiście tu taka dygresja, zanim do tej starości i tradycji dojdę. No zwróćcie Państwo uwagę, że gdy komuś wymyślamy, to bardzo często używamy wizji zwierzęcych, nie bydle jedno. Albo świn. Przy czym, jak się troszeczkę nad tym zastanowimy, to jest dziwne, bo z reguły zwierzęta szanujemy, tak? Poważamy zwierzęta. Nieładnie jest używać tego określenia, ty bydle jedno. No ale to właśnie jest przyczyną, spowodowane tym, że no, u podstaw jako człowieczeństwa tak leży to oderwanie się od tego świata zwierzęcego, to rozróżnienie pomiędzy tym, co zwierzęce, a co kulturowe. A teraz o tej tradycji. No tak, ja jednakowoż bym, proszę Państwa, przy całym szacunku dla symboliczno-komunikacyjnej definicji kultury apelowała o to, żeby pamiętać cały czas o materialnym dorobku. O dorobku materialnym, o materialnych warunkach komunikacji. Zwierzęta się nie komunikują tak jak ludzie, ale zwierzęta także nie tworzą tego ogromnego, nie stworzyły i nie tworzą materialnego dorobku, który jest podstawą, warunkiem i treścią komunikacji. Ponieważ ostatnio widziałam małpę, która, szympansa czy goryla, który łowi coś na wędkę, tak? No ale jednakowoż tych wędek stosunkowo jest niewiele, że się tak wyrażę, tak? Ten materialny dorobek kultury jest czymś niezbędnym i od niego abstrahować w żaden sposób nie możemy. Komunikacja jest to rzecz istotna, ale komunikacja to także techniki, możliwości, materialne warunki tej komunikacji. No nie możemy się komunikować współcześnie bez tego, co mamy wszyscy w kieszeni, tak? Czyli bez telefonu komórkowego. Tak? Pamiętajmy.
mistrz. Okej. Może zamiast się wypowiedzieć, bo myślę się, bo jeśli to na temat tej wypowiedzi. To znaczy, chcemy się odpowiedzieć. Tak, oczywiście. Do tej pory wiele odwrotnych podmiotowości nie wypowiedzi. Tak nie neguję w żadnym razie wyroku matematycznego, bo mało tego. Perspektywa, którą proponuję, właściwie zakłada dopiero możliwość powstania takiego wyroku kulturowego, tego materialnego, czyli właśnie opanowanie świata w sensie praktycznym. To znaczy, jak to mówiło, że pan stosuje pędki, tak? Różne narzędzia potrafią używać. Wiele też to zwierząt z tego uczy. Problem jest przekazywaniem tej wiedzy. Tutaj, bo to jest jakby zmiana komunikacji jest niezbędna, tylko że bez tego mamy do czynienia z tak samą wysyłą kulturą. Znaczy z tym, że jeden szympas drugiego z wielkim mozołem może czasem coś podpatrzeć, czasem to robi, ale no, mieszka się ten mało zmodernizowany, że wiadomo, że przyrost tego realnego jest zdecydowanie powolny. A tu patrzmy, gdzie jesteśmy, tak? Muzeum. No, stoi tam taki no tak, czyli to pierwsze pytanie uderzyło nas nieco wielkością, czy swoją pojemnością, prawda? Zdefiniowaliśmy sobie tak roboczo kulturę jako coś przeciwnego, czy w opozycji do natury. Następnie nasze myśli skierowały się w stronę języka, czy komunikacji. Oczywiście filozofia języka, czy teoria komunikacji jest to już dział filozofii, czy część filozofii. Może w taki sposób nawiążę do pytania drugiego, które brzmi, co kultura zawdzięcza filozofii, a co filozofia czerpie z kultury. Ale pani doktor, jeszcze zanim przejdziemy, to tutaj... Tak, teraz przejdziemy do rozpoczniemy od pana magistra i tutaj od razu dostałem pewne sygnały z prośbą o nieco głośniejsze i wyraźniejsze wypowiedzi. Także jeżeli tutaj można, w takim razie proszę, oddaję głos. Jasne. Dobrze, więc trzymając się tego, co powiedziałem przed chwilą, tak, to znaczy takim, który będę bronił, musimy powiedzieć tak, jeżeli rozumiemy filozofię jako jakąś próbę racjonalnego namysłu nad światem, tak, która zrywa oczywiście tradycję religijną, tak mniej więcej, przynajmniej na Zachodzie, filozofia miała się ukształtować, no to zwróćmy uwagę, że nie są w zasadzie rozwinięciem tej zdolności, tak, jak przypisujemy człowiekowi, tylko do formy najbardziej jakby systemalnej, tak to ten imperializm filozoficzny przeze mnie przemówi. Tak. To znaczy właściwie z tej perspektywy, którą proponuję, filozofia działa w ramach kultury jako taka próba manipulowania tymi środkami, które kultura dostarcza, żeby uzyskać wiedzę jakby już kulturowo w pewien sposób niezakorzenioną, co oczywiście nigdy się nie udaje. W tym sensie czerpie swoje kategorie, tak? I nie ma nic, moim zdaniem, błędniejszego niż próba czytania filozofów czy autorów klasycznych, tak? Którzy pisali w innych epokach, w innych kulturach, tak jakby byli naszymi współczesnymi. Tak? To jest rzecz absolutnie błędna, robi krzywdę, tak? Zarówno tym autorom, jak i nam samym, tak? Możemy dojść do wniosków bardzo dziwnych. I dotyczy to właściwie całego dorobku filozofii. Tak? Jest on nieczytelny po prostu bez znajomości tego całego zaplecza kulturowego. Z drugiej strony, możemy też patrzeć na to już w sposób typowo romantyczny. Tak? To znaczy, jeżeli rzeczywiście filozofia ma taką rolę, tak? To w gruncie rzeczy, jeżeli chcemy jakąś kulturę dobrze poznać, powinniśmy poznać filozofię, która została w ramach tej kultury stworzona. Jeżeli chcemy zrozumieć starożytnych Greków, najlepiej jak potrafimy, być może powinniśmy właśnie zacząć od lektury Platona, Arystotelesa i tak dalej. Bo daje nam to pewien skrót, czy przegląd, tak? Czy pewną kwintesencję. Przede wszystkim wtedy spotykamy się z tymi miejscami, które są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Dowiadujemy się właśnie czegoś też. No tak, to taka wypowiedź, proszę Państwa, proszę wybaczyć, może
opinię, taka zaburkowa trochę. Powinniśmy Platona studiować i Arystotelesa. No ale jednakowoż, proszę Państwa, filozofia we współczesnej kulturze ma się dość mal, nie? No nie ma się za dobrze. Musimy na to pytanie sobie odpowiedzieć, dlaczego, tak? Dlaczego nie jest szczególnie popularna, dlaczego się ludzie nią nie interesują, dlaczego jesteśmy często uważani za dziwaków. No, studenci filozofii opowiadają nam często, że gdy się zdradzają z tym, co studiują na zebraniach rodzinnych, to tutaj obecni studenci, absolwenci filozofii mogliby powiedzieć, to spotykają się często z szyderczym niedowierzaniem i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście nie są bezbronni, zwłaszcza już po pierwszym roku, tak. Po pierwszym roku już nie są bezbronni i mogą pokazać tym szydercom, gdzie raki zimują, ale jednakowoż sytuacji zasadniczej to nie zmienia. Otóż proszę Państwa, ja bym powiedziała tak, na pytanie, co kultura, jaka jest relacja kultury i filozofii, no to ja wiem, do jakichś takich klasycznych koncepcji, na przykład koncepcji historycznych Augusta Comte'a. No każda epoka ma swój język, ma swoją formę, sposób wypowiedzi, tak? I teraz postawmy sobie pytanie, czy faktycznie językiem współczesnej kultury jest język filozofii? Czy filozofia jest narracją współczesności? Ja bym powiedziała, że tylko do pewnego stopnia, na pewnym poziomie, dość trudnym i wymagającym, co sprawia, że jest ona właśnie wymagająca i mało popularna. Na przykład, ja wiem, w oświeceniu, czy jeszcze w wieku XIX, tak? Filozofia i wcześniej, tak? Filozofia była językiem powszechnym, tak? Język filozofii był językiem powszechnym, natomiast dziś takim językiem jest język, no moglibyśmy powiedzieć, nauki, tak? Język nauki. Współczesna komunikacja posługuje się językiem nauki, jak mówił Comte. No na początku ludzie opisują swój świat w kategoriach mitologiczno-religijnych, potem go opisują w kategoriach metafizycznych, tak? Siebie samych, swój stosunek do świata, społeczeństwo, przyrodę. No a później, wierzył w to Comte, będą opisywać ten świat w języku nauki. Proszę Państwa, w dużej mierze tak się stało, tak? W dużej mierze tak się stało. No my na przykład dziś mówiąc o komunikacji nie możemy abstrahować od języka nauki, od osiągnięć nauki. Mówiąc o przyrodzie, nie możemy być ignorantami i uprawiać jakąś naturfilozofię, bo to by było po prostu śmieszne, tak? No właśnie. No i w związku z tym, jakie jest miejsce w tym dyskursie o świecie filozofii? No i tutaj, żeby tej werbunkowej atmosfery całkiem nie zepsuć, to można było powiedzieć, to znaczy, żeby bronić stanowiska, że Arystotelesa i tam Platona, no Arystotelesa to można dyskutować, ale Platona bez wątpienia tak, tak? Należy dokładnie, Arystotelesa też należy studiować. No to powiem, proszę Państwa, to zwróćmy jednakowoż uwagę, że samo pojęcie nauki jest pojęciem filozoficznym. Nauki jako takiej nie ma w tym sensie, że są nauki, tak? Są różne nauki, tak? A samo pojęcie nauki, jako ogólne pojęcie, jest pojęciem filozoficznym. Czyli w tym naukowym dyskursie filozofia ma swoje miejsce, jako właśnie ta wiedza ogólna. Ponieważ konkretnej, poszczególne, jednostkowe, naukowe dyskursy są dyskursami właśnie cząstkowymi i lokalnymi. Tak? No i właśnie, jako ta sama wiedza kultury jako całości. A to jest niestety bardzo trudne i wymagające, tak? I można by powiedzieć, wymagające, proszę Państwa, takiej wiedzy, ja bym powiedziała, ogólnej, takiego bildu, jak to mówią Niemcy, tak? To jest dlatego niepopularne, tak? Odpowiedź z Pana strony. Powiem tak, w porządku. Po pierwsze, swoje wypowiedzi opatrzyłem pewnym dostrzeżeniem, że jeżeli się dowiedzieć czegoś, powinniśmy też Platona, co powinno być naszym celem, to jest sprawa otwarta, tak, dyskusyjna, to jest potrzebne. Innymi słowy, proponuję pewną koncepcję, która jest wielkiegrowska. Tak, jeżeli filozofia jest przemyślana do końca epoką, tak, to jeżeli chcemy poznać epokę, musimy poznać filozofię. Więc jeżeli epoka okazuje się pokorna na przemyślenie do końca, to gorzej dla epoki. Co nie znaczy, że mamy społeczną kulturę, tak, w jakimś sensie.
się nie zgodzę. Powiedziałabym, że jak chcemy poznać epokę starożytną, to się weźmy za naukę, tak? Weźmy się za... Weźmy się za po prostu studiowanie rzetelne wiedzy o przeszłości i dopiero na tym tle wygotowamy tak? Taka jest moja opinia. Natomiast oczywiście, proszę Państwa, filozofia przy tym jest piękna, tak? Ona jest piękna. Filozofia jest czymś pociągającym, pięknym samą sobie. Tak? Nie abstrahujmy od tego jej aspektu, tak? Nie dajmy się tak bezwzględnie zagnać ten ruch utylitaryzmu. To jest potrzebne, nie jest to konieczne. Bądźmy, ja wiem, co szczodrze i nadmiarowe, tak? No tak, tutaj nasze myśli skierowały się w taką stronę, można powiedzieć, że filozofia, choć pretenduje do pewnej obiektywności, to mimo wszystko zawsze jest wytworem swojej epoki, czy córką swojej epoki. Nie można interpretować filozofii bez pewnego kontekstu kulturowego, prawda? Chociaż z drugiej strony filozofia też występuje jako pewna krytyka, czy interpretacja kultury współczesnej. Sobie oczywiście. Pojawiły się tu oczywiście też nazwiska takich filozofów jak Hegel czy August Comte. Dlatego też ciekawy jestem, jak nasza dyskusja potoczy się dalej, kiedy będziemy zastanawiali się no, już bardziej na terenie etyki czy moralności, prawda, nad kulturą. Teraz swoje pytanie tego pierwsze skieruję do pani doktor. Brzmi ono, czy istnieją wartości uniwersalne, wspólne dla wszystkich kultur i czy kultury można oceniać i czy możliwy jest między nimi dialog? No tutaj tak. Jakby się zabrał za to pytanie logik, to by się zaraz przyczepił, nie? Do samego pytania. No bo ono zawiera w sobie kilka pytań, które wcale jedno z drugiego nie wynika. Czy istnieją wartości uniwersalne? To jest pytanie. Ja uważam, że nie. Ale czy istnieją wartości wspólne kulturą? Tak, oczywiście, tak? Uniwersalne w tym sensie, że powszechne, wieczne, niezmienne, absolutne, tak? To takich wartości uważam, że nie ma, w tym sensie, że one istnieją tylko jako pewne modele poznawcze, jako pewne narzędzia poznawcze, tak? Jako kategorie modele, które służą jako, no jak ciało doskonaleczalne, tak? Jako pewne, no jakby powiedzieć, narzędzia do porządkowania poznawczego rzeczywistości. Natomiast jako jakieś obiektywne byty, jako ten firmament taki fenomenologiczny wartości, które nasza kultura tylko wycinkowo oświetla, to uważam, że takich nie ma, tak? Że takich nie ma, że jest to konstrukcja typowo metafizyczna. Taka jest moja opinia, tak? Natomiast czy istnieją wartości powszechne kulturą, czy różne kultury, a jest ich wiele, bo się do tego chyba zgadzamy, mają jakieś wartości wspólne, to ja uważam, że tak, że są i że nie zgadzam się tutaj tu będę takie oświeceniowe stanowisko zajmować, że te wartości, te kultury mogą się między sobą komunikować, że są wzajemnie przekładalne te wartości, że ten dyskurs kulturowy jest możliwy, on wcale nie jest trudny, że on się, proszę Państwa, realizuje na targowiskach, tak? On się realizuje na targowiskach, tak? On się realizuje, proszę Państwa, w hotelach i tak dalej, tak? Po prostu jest, tak? On po prostu jest. Nie zgadzam się z postmodernistami, którzy rozpaczają, że nie mogą się komunikować. Możemy się komunikować i jest to fakt. Możemy i powinniśmy. Takie jest moje stanowisko. Natomiast proszę Państwa, z czego to wynika? I czy to są identyczne jakieś panteony? Oczywiście na pewno nie. Ale wynika to z tego, po pierwsze, że jak już mówiliśmy wcześniej, że oddaliliśmy się co prawda od świata zwierzęcego. Jednakowoż od tej biologicznej podstawy naszej egzystencji my abstrahować nie możemy, tak? No na przykład do 10 liczymy, bo mamy 10 palców, tak? I tak dalej, i tak dalej. Poza tym żyjemy w podobnym środowisku. Gdy ruszymy w kosmos, to się wtedy okaże, oglądam taki, wiecie Państwo, program o Marsie, nie wiem, myślę, że młodzi ludzie się tym Marsem teraz bardzo pasjonują, może już niektórzy kufry pakują, tak? No, jak to mogło, to oczywiście zaraz mu tam zabrać. No tak, no to gdy ruszymy w kosmos, to się pokaże właśnie, jak bardzo nasza kultura jest określana przez te globalne warunki, w których żyjemy. Z jednej strony biologiczne, nasza cielesność, nasze ciało, a z drugiej strony te warunki przyrodnicze, warunki naszego globu, który żeśmy zresztą już doprowadzili prawie do stanu upadłości, tak? Tworząc tę kulturę. Tak?
komunikacyjna, tak, to oczywiście... Będzie się chyba trzymał, to Kartezjusz kazał, nie? Inaczej, tak. Ale przede wszystkim, skoro już przyjąłem taką, a nie inną wizję kultury, no to odpowiedź na pytanie o uniwersalne wartości musi być negatywna, tak? To znaczy, mało tego, uważam, że to pytanie jest postawione w sposób staroświecki, tak? To znaczy, przez staroświecki mam na myśli na sposób 17-18 wieczny. To znaczy, owszem, kiedyś filozofowie próbowali się różnych wartości i cech, które we wszystkich kulturach są różne, tak? Udowodnić, że nie ma nic wspólnego, tak? Tak można było postulować przez, nie wiem, Johna Locke'a, powiedzmy sobie, tak? Ale sprawa jest bardziej, moim zdaniem, prawda jest bardziej okrutna, tak? To znaczy, kategorie, którymi się posługują poszczególne kultury, nie są w pełni przekładane, tak? A więc w tym sensie wartości nie można uznać za uniwersalne, tak? W sensie, nawet jeżeli dzisiaj chrześcijanin czyta Biblię, powiedzmy Stary Testament, tak? To jednak czyta inną Stary Testament niż starożytny odpowiednik, tak, tego chrześcijanina, którego był to pewien element historii, tak naprawdę wybranego itd., itd. Nie tylko dlatego, że nawet jeżeli nominalnie na tych samych wartościach, tak, to one jednak nie są tymi samymi wartościami, bo w całym systemie kulturowym są inaczej jakby umieszczone, co innego oznaczają. To jest taki błędny przekład. W tym sensie zawsze mamy do czynienia z przekładem, który z drugiej strony uważam za możliwe, tak, zgodnie zresztą. Moglibyśmy przyjąć tutaj analogię do przekładu, po prostu przekładu językowego czy literackiego. Tego niestety Jakobsona na przykład zawsze jest przepowiednim na kładzie siłku, zawsze jest zasadniczo możliwe. Tak? Najważniejsze, że nie wiadomo, co to jest oryginalne. No jasne, tak. To też oczywiście. Tak? Bo on jest też historyczny. Tak? Jeżeli nie wierzymy w jakąś Bierze Babę, czy przed Bierze Babę, gdzie rzeczywiście wszyscy jednym językiem, to oczywiście oryginału nie ma i nie było. Też jestem na tym stanowisku. Skoro wykluczamy istnienie wartości uniwersalnych. Natomiast, czy możliwe jest dialog? Jest możliwe, jest konieczne, co więcej. Nie tylko dlatego, zgadzam się z panem doktorem wszystkim, co ja tak powiedział na ten temat, ale dodam jeszcze jeden argument. Tak, to nie jest tak, że nasza kultura, bo jest kultura polska, narodowa, tak jest monolitem kulturowym. Nie. Tak? Tak naprawdę, jakby się dobrze przyjrzeć, mogłoby się okazać, że każdy z nas ma czasem więcej wspólnego kulturowo z mieszkańcem Berlina czy Bagdadu o podobnej pozycji społecznej niż ze swoim sąsiadem, tak, z tego samego miasta. Tak? Oczywiście jest pewna jedność kulturowa, czy pewna spójność utrzymywana w tej części społecznej. Berlin to rozumie, bo skąd ten Bagdad? Zawsze nie, powiedział, czy pacanów? Nie, właśnie. Dobrze. Do czego zmierzam? Tak? Chodziło mi o to, że znają Państwo to, kiedy dochodzi do jakiejś krwawej dyskusji, jest też argument, że jesteś nie wyzajął, ty nie jesteś prawdziwym Polakiem. Tak? Co to oznacza w gruncie rzeczy? To oznacza istnienie pewnej różnicy kulturowej, tak? To jest dla kogoś nieprzekraczalna w gruncie rzeczy. Ale wiemy oczywiście, że to jest argument, który jest argumentem słabym. Tak? Tak jak mówię, instytucje państwowe pracują usilnie, tak? Szkoła, media i tak dalej, żeby tą spójność tym wszystkim nadać, ale międzykulturowy, wewnątrzkulturowy jest właściwie drogiem międzykulturowym w jakimś stopniu. Oczywiście jest to różnica skali, ale nie jakości. Tak? Nie ma jakościowej moim zdaniem różnicy między tym dialogiem, który zachodzi wewnątrz naszej kultury, a tym, który zachodzi pomiędzy kulturami. Tak? To nie zawsze możliwe, tak? Aczkolwiek jest możliwe pod warunkiem, że jest naszym priorytetem. Tak? Bo czasami mamy priorytet inny, z różnych przyczyn. Tak? No ale to już jest pytanie pokrewne temu, czy możliwy jest pokój na świecie. No jest możliwy, tak? Tylko nie zawsze jest. W naszym interesie, ludzi, którzy to decydują, to częściowo daje odpowiedź na to pytanie. A co do tego? Owszem, co do tego jest do praktyki, to zasady jest możliwe. Takie. I podobnie z międzykulturowym dialogiem. Jakieś ustosunkowanie się? Może ja tutaj jakoś w pewnym stopniu tę dyskusję pokieruję, bo obecnie skoncentrowaliśmy się na tym, czy wartości uniwersalne istnieją. Obaj nasi dyskutanci stwierdzili raczej, że nie można o czymś takim mówić. Rozmawialiśmy też o tym, czy możliwy jest dialog w takim razie pomiędzy różnymi wartościami w różnych kulturach. Ale trzecim członem pytania jest, czy kultury te można oceniać, czy te wartości w danych kulturach można oceniać, skoro wartości obiektywne nie istnieją. W takim razie pogrążamy się w pewnym, no w jakimś sensie w relatywizmie, prawda? To w takim razie, czy można w jakiś sposób wartościować powiedzmy moralność Europy Zachodniej, a powiedzmy
no, tego Bagdadu, o którym tutaj wspomnieliśmy, prawda? Opłaconowo chociażby, tak, że to może, może w tym kierunku teraz, teraz pójdźmy. Tak? A, dobrze, to proszę. Tak, no, odpowiedź jest tutaj taka, że oczywiście można to wytłumaczyć w tym sensie praktycznie, tak, no, skoro to jest robione, tak, przed spotkaniem, tak, ten doktor, skoro się to robi, no, to znaczy, że się, to jest możliwe, tak, do zrobienia i to się wykonuje. Mało tego, jest rzeczą dość powszechną, tak, że jest to tak zwana ustawa etnocentryczna, tak, że uważamy swoją kulturę za wzorzec, według którego mierzymy kultury gminne, tak. Czy się powinno to robić, to jest zupełnie inne pytanie, tak. Jeśli oczywiście takie próby za bardzo nie podobają, ale no, to jest powiedzeniem, które jest właściwie bardzo bezradne z nim. Nie zgadzam się zdecydowanie z takim stanowiskiem. Nie zgadzam się zdecydowanie. Dlaczegoż to nie mamy oceniać, tak? Jak już powiedzieliśmy, ja przynajmniej jestem przekonana, że istnieje coś w rodzaju wspólnej wartości, czy wspólnej podstawy ludzkiej kultury Bogu, tak? Inaczej to porozumienie byłoby niemożliwe. No to, choćby zatrzymując się już na ostatnich bastionach, to znaczy kantowskim założeniu o podmiocie moralnym jako podmiocie dobrej woli, tak? Jako podmiocie dobrej woli. Zakładamy, że inni ludzie to podmioty dobrej woli. To wystarczy, proszę Państwa, do tego, żebyśmy mogli sami, uważając się za ludzi dobrej woli, tak, krytykujemy siebie nawzajem, to postępujemy właśnie zgodnie z zasadą dobrej woli, po to, żeby ten świat poprawić, polepszyć, zgodnie z naszymi najlepszymi intencjami, możemy świetnie innych krytykować. Zabójstwa rytualne, czy co tam jeszcze, tak? Dlaczego mamy tego nie robić, tak? Ja jestem, proszę Państwa, za śmiałym, otwartym, tak, otwartym także na możliwość wycofania się, krytykowaniem innych ludzi, tak? To zamykanie ust, ta poprawność kulturalna, czy kulturowa jest w moim przekonaniu szkodliwa, tak? Jest szkodliwa. No, niech pan teraz się no, rzeczywiście, oczywiście, że ja się robię, tak. Kiedy mowa o ocenianiu kultur, filozof zaraz zamówić. W ocenieniu kultur w sposób dość automatyczny przychodzi nam do głowy przerywanie, tak, od barbarzyństwa do cywilizacji. Tak? I to jest narracja, która się z tą uczucie stawia. Tak? Czy każda ocenia kultury wpisuje się tę narrację? Pewnie nie, tutaj jest na narrację. Tak? Co nie zmienia faktu, że ilość zła sprowokowanego, spowodowanego przez znawców tego paradygmatu, który znamy na przykład z gry cywilizacja, jest ogromna. Tak? Nie można tego lekceważyć. No tak, ale czy ofiarom należy się z racji tego, że były ofiarami, zwłaszcza w przeszłości, wyłącznie szacunek, skoro dopuszczają się na przykład przemocy, tak? Ja uważam, że nie. A po drugie, na przykład, no, przy całej miłości do kultur azjatyckich nie będę pochwalać stosunku do zwierząt, tak? W niektórych przypadkach i tak dalej, i tak dalej. To jedno z drugim się nie wyklucza. Także to, że Europa Zachodnia czy tam biali narobili mnóstwo złego i spowodowali wiele krzywd, to bynajmniej takiej krytyki nie deprecjonuje, tak? I nie unieważnia. No dobrze, to w takim razie na tym zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Bardzo dziękuję naszym prelegentom za interesującą dyskusję i w tym momencie przejdziemy do części drugiej. Teraz jeszcze dla Państwa można zadawać pytania i tutaj proszę o odwagę i... To sami biada. Tak. Na razie nie ma żadnych pytań. Proszę. Tak? Taka hierarchia to jaka genderowa, to dobrze. Proszę też wskazać prelegenta, który pytanie jest skierowane albo do obojga. Proszę, prelegentów. Ciepiają się jednak ostatnich słów pani doktor, tak? No to przeciwko rytualnemu zabójstwu gdzieś tam. W ogóle z antropologią to dzisiaj tak filozofowie, filozoficzny problem w ogóle, racja bytu antropologii w dzisiejszych stanach, tak?
nauki o tym, jakie oni są dziwaczne i jak lepiej ich podbić i coś tam z nimi zrobić. Tak? Jak uczą tam nasz żołnierzy korpusu natowskiego, to czy uczestniczyć w tym naukowcom, czy nie uczestniczyć, czy przekazywać kulturę żołnierzom. No, generałowie nie zgadzają się często. Ja powiem, że mają rację, że jeżeli dobrze nauczyć żołnierza, że to też podmioty kultury, no to chyba nie da się strzelać wtedy do tych podmiotów kultury swoistej, specyficznej. A jak my obrażamy się, że tam rytualne zabójstwo, no to nie powód, żeby przeanalizować, a te zabójstwa, które spowodowane tym, co nazywamy cywilizacją, a tam to barbarzyńcy, wiadomo, czy to nie powód większy, żeby oceniać i jakoś murem stać i coś z tym zrobić. I próbować robić. Chociaż zdajemy, chyba jesteśmy na tyle kulturalni, że zdajemy sobie sprawę, że możemy potępiać tych, którzy rytualnie zabijają, a no, co my możemy zrobić z tymi, którzy zabijają, kulturalnie wyliczając minimalne straty, tak? Czy możemy? Czy kultura tutaj coś może w to wkręcić się? W ten cywilizowany tok obiektywnych rzeczy? No ja dobrze rozumiem to. To problem jest tego typu. Czy mając, można powiedzieć, tyle na sumieniu, tak? Mając tyle na sumieniu, zachodnia cywilizacja. Cywilizacja to jest takie pojęcie, które podkreśla raczej techniczne, technologiczne, naukowo-technologiczne aspekty kultury. Dlatego użyłam określenia cywilizacja, no bo mówimy o broni, tak? Mówimy o armii, mówimy o przemocy. No właśnie, czy cywilizacja zachodnia, mając tyle na sumieniu, może podejmować jakąkolwiek krytykę kultur, które nie tylko w przeszłości, ale dziś są na pozycji słabszej, tak? Są na pozycji słabszej. W moim przekonaniu tak, ponieważ wcale nie jest tak, że gdy my się tej krytyki wyrzekniemy, to ta przemoc ustanie. W moim przekonaniu rzetelna, racjonalna krytyka wcale nie jest destrukcyjna. Zakłada właśnie poznanie, zakłada zrozumienie, ale nie musi włączać w siebie akceptacji, tak? I ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, tak? Ja się staram poznać mechanizmy, warunki ludożerstwa, tak? No, ale wcale tego ludożerstwa nie popieram, tak? Przy czym, proszę Państwa, czy w związku z tym, że no na przykład zachodnia cywilizacja jest bezwzględnie, często niszczycielska, tak? Ci nasi, jakby powiedzieć, goście gdzieś znikli, czy znikają w międzyczasie z tego wielokulturowego przyjęcia, tak? Czy my w związku z tym, zwłaszcza reprezentując jakieś ambicje czy aspiracje naukowe, mamy się wyrzec racjonalnej krytyki? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Przy czym ta racjonalna krytyka, i tu jest poważny problem, bo ja to rozumiem, ona często służyła jako właśnie, tu pan Michał o tym mówił, jako takie narzędzie, tak? Jako, no najpierw szli powiedzmy pastorzy, tak? Potem byli, czy kupcy i pastorzy, no a potem wiadomo, armia i reszta tubylców gdzieś znikła, tak? No właśnie. Ale proszę Państwa, w rzeczywistości chodzi mi to kretyńsko, tak? Czasy się zmieniają, tak? Mnie się zdaje, że no należy pewną nadzieję jednakowoż w tym wielokulturowym dyskursie pokładać, tak? A krytyki w żadnym stopniu ja bym się nie wyrzekała. Przy czym ta krytyka musi być świadoma swych ograniczeń. Musi być świadoma swych ograniczeń, tak jak jest świadoma swoich ograniczeń i warunków nauka w ogóle, tak? No, naukę można wykorzystać na różne sposoby, tak? Możemy wysadzać, jak to ten, co tam, ten Nobel, co tam, dynamitem, tak, mosty, a możemy wywalić miasta, tak? Możemy, proszę Państwa, porżnąć się nożem do sera, tak? Nóż do sera jest bardzo ostry, tak? No właśnie. Czyli, jak mówiliśmy, nie ma wartości uniwersalnych w tym sensie, że zastosowanie wiedzy może być bardzo różne, tak? Może być bardzo różne. To mogę powiedzieć. Nie wyrzekam się i
będę broniła stanowiska, że wiedza naukowa, zwłaszcza filozofia, to zawsze jest racjonalna krytyka. Tak? To zawsze jest racjonalna krytyka. Tu pan Michał mówił o racjonalnej, ja dam krytyka, począwszy od Kanta, zawsze krytyka. Tak? Nie jest to optymistyczne. Kolejne pytanie? Proszę. Do pani i do pana pytanie mam takie może, żeby spróbować się jak najprościej. To, czyli tak, spróbujcie zamknąć oczy. Nie zamknę. Dobra, nie wiem, co będzie dalej. Chciałem rzucić jak takie... ktoś wyda polecenie, to jako filozof zawsze będę, wiecie państwo, robić trudności. To przepraszam w takim razie za takie rozmówcie. Jak jednym przymiotnikiem określić współczesną kulturę? Jednym przymiotnikiem. I to miało, zamknięcie oczu miało służyć skupieniu. Żebyśmy skupieni, tak, żeby się skupili. Panie Michale, ja już się nagadałam. Ale oczekuję już pani też odpowiedzi. Tak, oczywiście, ja już mam. Już się przyszykowałam. Nie. Zadało mi się, żeby wolne skojarzenia. To jest jedna rzecz, którą mogę doprowadzić. Nie. Dlaczego? Upraszczanie pewne może być procesem. Ja tu oczekuję syntezy oczywiście. Tak, właśnie, tak, tam, właśnie bo syntezą poznamy. Ja taki czas żyjemy. Uchyla się pan teraz, bo mogę to powiedzieć, że czasy są trudne. Czasy są zawsze trudne i te, które dawno były. No to ja powiem. No masowa, proszę pana, masowa, popularna. Kultura popularna, kultura masowa. Z wszystkimi niestety jej wadami, jako osoba już wiekiem zaawansowana, powiem, że wady te przeważają nad zaletami, tak? Mamy do czynienia z swego, jako Polacy możemy się teraz zgromadzić i ponarzekać, tak? Że mamy do czynienia z tej kultury degeneracją właściwie, upadkiem. Interesuje się i poniekąd nawet to my się znam na muzyce, no patrzmy na muzykę, tak? Ale jakiej muzyce pani? No każdej, proszę pana, każdej, tak? No na przykład, jakby to powiedzieć, no zanik form twórczych nawet w muzyce poważnej czy klasycznej, tak? No ale jednocześnie mamy przykłady sukcesów polskich śpiewaków, tak, którzy występują w Nowym Jorku i tak dalej. A co oni wykonują? Jakie utwory? No oczywiście, że to nie jest repertuar polski. Nie, a polski? A po co ma być polski? Jest to repertuar klasyczny. Tak, wykonują utwory operowe, pieśni i tak dalej. Natomiast co jest muzyką naszych czasów? Czy mamy muzykę naszych czasów? No oczywiście, my możemy, proszę pana, wykonywać utwory z przeszłości. Możemy świetnie grać Bacha i tak dalej, i tak dalej. Ale zdolności twórcze, tak? Naszej kultury, jeśli chodzi o muzykę na przykład, albo popatrzmy na muzykę rozrywkową, muzykę popularną. Tu jeszcze gorzej jest, tak? Jak się muzyka popularna rozstała z rytmem bluesem, to się skończyła muzyka popularna twórcza, tak? I mamy teraz albo disco polo, albo zawodzenie. Są takie dwie formy, tak? Disco polo i zawodzenie, tak? Może nie byłbym, przepraszam, ja to że odebrać... Nie, to się zgodzę w tym sensie. Kiedyś miałem takie wyobrażenie Michaela Jacksona, że to standard na Schmira. A teraz? Minęło 20 lat, Boże, żeby Michael Jackson wrócił na ziemię. No bo to jest jeszcze popyt plusowy. To jest jeszcze ten okres popyt. A teraz to coś, ale jednocześnie dostrzegam, nie byłbym tak krytyczny, bo dostrzegam pozytywne zjawiska w muzyce, mimo wszystko. No choćby istnieje takie zespołów jak, nie wiem, Radiohead na przykład. Ostatni zespół, że się można pochlaskać, tak? Ale to niektórzy powiedzą, no dobrze, to jest popłuczyna po jakim zespole? To pan powiedział, po Dorsu. No i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o nową formę, tak? O nową formę, nowy sposób wyrazu. Tak? No, tu jest problem, tak? Tu jest problem. Proszę bardzo, czy pani doktor uprawia filozofię tak jak Kant albo Platon? Przecież wiadomo, że inaczej. Dlaczego? A jak ja zrozumiałem, to nie chodzi tylko o ten upadek kultury masowej i to, że na przykład nie mamy dzisiaj Jacksona, ale również piła pani w tym momencie do muzyki klasycznej, czyli jak rozumiem, potępia pani również muzykę współczesną. Znaczy, proszę, znowu potępia, to przepraszam. Ale że na przykład twierdzi pani, że również muzyka współczesna tak zwana, tak, czyli powiedzmy wczesny Penderecki, bo nie jest obecny Penderecki, to też jest upadek muzyki, tak? Nie. Pojawiają się formy twórcze. Pojawia się i to, co powiem, jest pewne uproszczenie. Jednakowoż proszę popatrzeć na przykład na no jeszcze lata 60., 70., czyli takie ostatnie dekady tej wielkiej awangardy, także w muzyce. Jak niezwykle obfita i bogata była to twórczość, tak?
Natomiast nasze dzisiejsze czasy takiej reprezentacji w muzyce i w ogóle w sztuce nie mają już, tak? Nie mają. Pan mówi właśnie wczesny Penderecki. O, no właśnie, właśnie wczesny Penderecki, tak? Czyli mamy do czynienia z pewnym, no jak powiedziałby Bodnia, osłabnieniem, słabnie ta forma, słabnie ta zdolność twórcza do wyrazu naszej rzeczywistości, tak? To tylko chciałam powiedzieć. A tak, ale nie słabnie do zera. Ona no do zera to nigdy nie. Być może jest tak, że po prostu wtedy nastąpiła taka eksplozja, że tak powiem, tak, po II wojnie, że być może no, trudno to powtórzyć i trudno utrzymać pewien poziom. Ale z drugiej strony się tak napięła, że potem już... Tak, ale z drugiej strony no, trudno powiedzieć, że też się dzisiaj nic nie dzieje, tylko być może są to rzeczy, które no, są trochę na marginesie. Tak? Niektórzy twierdzą, że na przykład ten noise, tego typu rzeczy po prostu w dalszym ciągu są świeże i w dalszym ciągu są w stanie coś ciekawego odkryć. Nie przeczę, natomiast w rzeczywistości jednakowoż, ja bym, można być, no, niezwykła rzeczywistość, w której żyję. Ona jest niezwykła pod wieloma względami, technologicznie, tak? Kryzys wielki, ekologiczny, kryzys polityczny, ona nie ma swojego artystycznego wyrazu. Taka jest moja opinia, tak? Ona nie ma swojego artystycznego wyrazu. Tak jak miały swój artystyczny wyraz epoki wcześniejsze, właśnie w muzyce. Niech pan popatrzy na jazz, tak? Albo nawet na muzykę rozrywkową, muzykę popularną. Miały swój artystyczny wyraz. Ta nasza rzeczywistość, no i tu się zgadzam z Baudrillardem, chociaż mam do niego stosunek umiarkowanie krytyczne. Nasza rzeczywistość jest rzeczywistością bez formy, tak? No, czy na przykład muzyka techno nie miała takiego... Miała, ale to już są, to jest pieśń przeszłości. No tak? Proszę przeszłości, ale bez przesady. Ale jednak było to połączenie... Ja zgodzę, że dobrze ten ruch Occupy Wall Street nie stworzył, tak, nie ma dylana. Nie ma wyrazu artystycznego. Pani doktor, ja wiem, że pani mogła było muzyce jako miłośniczka rozmawiać z tymi godzinami, natomiast tutaj są kolejne pytania właśnie. Ja bym troszeczkę miał nawiązujące, pani doktor, w pewnym sensie już tak... To, co pani doktor to zakłada, już mam odpowiedź, więc w sumie głównie kieruję do pana Michała. Czy uważa pan podział na kulturę wyższą i kulturę niższą? Oczywiście z całą niejasnością tych stwierdzeń za sensowny. A jeśli tak, to w jaki sposób możemy jakby te dwie formy kulturowe wartościować? Tak? Bo w pewnym sensie mamy taki jakby w mediach potoczny sposób wartościowania kultury, że pójście do teatru jest czymś bardziej wartościowym niż pójście w większości wypadków do kina na film, który, no nie wiem, wyszle czy filmów, tak? To, więc czy uważa pan właśnie tego podział sensowny na kulturę wyższą i niższą? Samoistą pojęcie umasowienia jest właśnie dotarcie tego podziału, tak? Wskutek szeregu procesów. Pani słuchaj, prosi głośniej. Aha, dobrze. Wskutek szeregu procesów, które zachodzą, tak? Ten podział oczywiście nie jest już adekwatny, tak? To znaczy kultura umasowiona z jednej strony wchłania kulturę ludową, tak? Nie ma już i w tym sensie kiedyś, tak? No i też oczywiście osłabia kulturę wysoką, natomiast czy to jest źle? No, można z innej strony spojrzeć, tak? No, właściwie to, co się stało, to nie to, że nagle ludzie przestali tworzyć kulturę, tak? Czy przestali tworzyć dobrą kulturę, tak? Jakby jej już nie określać, tak? Chodzi też o to, że zmieniły się zasady zarobkowania, tak, na tworzeniu kultury, zasady jej finansowania, zasady mecenatu i tak dalej, a z drugiej strony zmieniły się sposoby reprodukcji wytworów kulturowych, tak? To znaczy dzieło masowe jest dziełem, które jest reprodukowane masowo, a w naszych czasach mamy w związku z tym jeszcze większą klęskę urodzaju niż kiedykolwiek do tej pory, tak? To znaczy każdy ma dostęp, właściwie w tej chwili, czy większość z nas ma dostęp do tak niezwykłej ilości sztuki każdego przedziału, tak dawnej sztuki ludowej, sztuki wysokiej, bardzo wysokiej, awangardowej, tam, wyjątkowo niszowej, tak, i z tego musi coś wybrać, żeby przygotować jakiś swój kapitał kulturowy, dzięki czemu jest z jednej strony konsumentem, z drugiej strony jest też potencjalnie twórcą, tak. Na tym polega między innymi postmodernizm jako pewna logika kulturowa, tak, późnego kapitalizmu, jak powiedział Jameson. Czyli właśnie, tak, w tym momencie mamy dzieła, mamy mnóstwo twórców kultury, prawdopodobnie, którzy teoretycznie mogą tworzyć dużo większą łatwością technicznie, tak, niż kiedykolwiek. A z drugiej strony oczywiście ta wielość nie przypada się na jeden głos, no bo nie może, nie ma już ani tak zmonopolizowanych kanałów jak kiedyś. Stąd taka trudność kształtowania jednego nurtu. Nie ma takich warunków finansowania jak kiedyś. Tutaj każdy sobie, że skrobi liczy, że kiedyś to całe czułanie tej wiedzy o kulturze kiedyś musi spieniężyć. No to się teraz nie spienia, to już wiemy, tak, bo jednak działa dzisiaj inaczej.
Także to wszystko jakby rozkłada to dawno na dychotomię. No, tak bym ja to widział. Ja już Państwa, można powiedzieć, to widząc do Was, zastanawiałam się, czy do nas tutaj nad właśnie kulturą masową, kulturą popularną i ja może raczej miałam do nich stosunek zawsze krytyczny, czy umiarkowanie krytyczne, choć muzyka popularna jest czymś, co bardzo lubię, tak, i słucham na okrągło, no to jednak zmieniam swój stosunek. Zmieniam swój stosunek do kultury masowej, no można powiedzieć tak. I w rzeczywistości, proszę Państwa, to co powiem, to może zabrzmi trochę głupio, ale trzeba jej bronić, tak, trzeba jej bronić. Kultury masowej trzeba bronić, dlatego że mimo tego, że dokonuje się cały czas taka, ja bym powiedziała, umiarkowana w jej obrębie barbaryzacja, to ona jednakowoż stanowi coś w rodzaju takiego konglomeratu właśnie wartości wysokich i niskich, tak? Natomiast czy trzeba bronić kultury masowej, bo ona jest po prostu także jeszcze kulturą, tak? Także jeszcze kulturą. Tutaj zawarte są elementy tradycji, elementy dziedzictwa kulturalnego, elementy kultury wysokiej. No niestety, proszę Państwa, gdy na przykład obserwujemy studentów, którzy przychodzą na studia, czy uczniów, oni są coraz, proszę wybaczyć, może ja trochę upraszam, specjalnie zresztą to prowokacyjnie robię, są coraz bardziej barbarzyńscy, tak? Nie znają się kompletnie. No na przykład Umberto Eco, no dla nas, dla naszego pokolenia, dla mojego i młodszych ludzi, no to właściwie był rozrywkowym powieściopisarzem. Już jest niedostępny przeciętnemu studentowi, tak? Nie mówię już o tej muzyce, bo już zostawmy ten wątek, tak? Proszę Państwa, no nawet muzyka, Michael Jackson, nie, disco polo, proszę Pana, disco polo, nie Michael Jackson, tylko disco polo, tak? Czyli dokonuje się, jak powiedziała, ustawiczna barbaryzacja, tak? Ustawiczne upraszczanie, tak? Takie ujednolicanie w dół. I jeśli bronić takiej definicji kultury masowej, która ma być tym medium pośredniczącym pomiędzy tym, co ludowe, wysokie i niskie, to trzeba jej jak ostatniego bastionu naprawdę bronić, tak? Dobrze, proszę. Pytanie trochę może nie eleganckie, ale zawsze mnie nurtowało, bo gdy jest rozmowa o kulturze, zawsze wizualizuję szamana, który wali bęben pod wpływem środków uderzających. Pytanie jest właśnie ogólne. Sądzą Państwo, że jest możliwe wyjście poza kulturę, dotarcie do tego, co jest poza kulturą i co to jest? Taka myśl, czasami nie przesądza, prześladuje. Nie mam takich doświadczeń. Tak, tak, to jest zakamuflowane w pytaniu o doświadczenie mistyczne. Ja wiem, dlatego powiedziałem, że jest nieeleganckie, ale tak jakby... Nie jest nieeleganckie. Więc nie, no oczywiście można mieć wrażenie, ale to jest coś, o czym z kolei nie da się odpowiedzieć nawet gdyby. To... Czyli kultura jest jakimś rodzajem języka zawsze. A jeżeli jest jakieś doświadczenie, to jest pozajęzykowe i jest... Nie, próbuję zrozumieć. To o tyle interesujące, że jeżeli wierzyć Jerzego Williamsonowi, którego przed chwilą przywołałem, tak, to kultura postmodernistyczna jest kulturą schizofreniczną, a przez schizofrenię rozumie właśnie schizofrenię rozumienie Lakanowskim, czyli coś, co jest poza kulturą i poza językiem, już to przestaje. Skoczę w słowo. Panie Hale, czyli cały czas pozostajemy, bo Pan używa słów, mówi językiem, tak. Jesteśmy w kulturze ciągle, nie? A ja właśnie dlatego mnie to tak prześladuje. Co Pan mówi, to jest figura niemożliwa. Czy niewyrażalne jest wyrażalne, tak? Tak, oczywiście. Czy można żyć po śmierci? Ale przepraszam, a czy może to jest pytanie, czy można stać się zwierzęciem? Można, no, zostać. No, to jest, tak, myślę, że to jest niezwykle. Też można by to tak przeformułować. Może by to pomogło na świecie z innej strony. Dlaczego tam to pytam? Bo każda kultura formułuje jakiś taki, kodyfikuje jakoś w swoim języku to, co jest poza nią. Chyba nie ma takiej kultury, bardziej daleko się do transcendencji nie odnosi. W naszej kulturze rozumiem, że to jest właśnie dyskurs naukowy, jak pani doktor powiedziała. Nauka opisuje galaktyki, wszechświat, to jest to, co jest poza kulturą, tak? W celu też. To jest częścią kultury. No właśnie, ale język nauki oczywiście jest językiem kulturowym. Jest filozofią, jest częściowo, bazuje na filozofii, ale poza filozofią wykracza. Właśnie. Bozon Higgsa to jest po prostu zbitka dwóch pojęć, za którym stoi cała tradycja, która doprowadziła do tego dojścia. Także dlatego zastanawiam się, czy jeżeli rozmawiamy o kulturze, czy jest możliwe wyjście poza kulturę, czy jesteśmy zawsze po prostu.
spotekistycznie, banalnie podejmie. Nie, ja uważam, że człowiek jest istotą kulturową. Taka jest moja opinia. Nawet mistyczne przeżycia, jeśli badam je, czy analizuję, czy doznaję ich, to znaczy ktoś, kto doznaje tych mistycznych przeżyć, to nie jest osoba, czy podmiot, który jednocześnie analizuje, bo już wtedy nie byłyby to przeżycia mistyczne. Ale rozpatrując taki niemożliwy model, to nawet te przeżycia mistyczne mają sens, znaczenie, treści kulturowe. Tak jak szaleńcy. No dzisiaj już nie ma w szpitalach wariatów Napoleonów, tak? A kiedyś siedzieli tam, wiecie Państwo, Napoleoni i inni, tak? Dzisiaj siedzą zupełnie inni, tak? Bohaterowie, bohaterowie naszych czasów, tak? A nie tacy, którzy zaludniali XIX-wieczne azyle. Ale ontologicznie, no już topornie patrzą, coś jest poza, poza kulturą. To jest figura niemożliwa, tak? Życie po śmierci, wyrażanie niewyrażalnego. Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym nieco nadużyć formuły tej debaty i zadać pytanie własne. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt duże nadużycie, bo przecież też jestem słuchaczem. Bo tutaj pojawiły się też takie głosy o upadku kultury, o upadku sztuki, mówiąc bardziej precyzyjnie. Specjalnie chciałam to narzekać, ale nikt mi nie upadł. Tak, słyszane są również tezy o upadku moralności, prawda? A to wszystko stoi w opozycji do pewnych innych teorii o rozwoju, o postępie. Mówi się o postępie chociażby technologicznym, o wydłużaniu życia, prawda? Więc właśnie w jaki sposób to oceniać? Czy istnieją jakieś obiektywne kryteria może oceny rozwoju, czy właśnie pewnego może zacofania kultury, prawda? I to też tak jakby na przestrzeni dzieje. No, tutaj pytanie do obu. Pani Klaus, to jest chyba zabierze za postęp kulturalny, nie? Za postęp kulturalny? Nie. Czy istnieją... Jakie są kryteria? Właśnie jak to rozstrzygać, prawda? Bo w zależności od dobieranych kryteriów jakby mamy inne wnioski, dochodzimy do innych konkluzji, prawda? Ja bym powiedziała, proszę Państwa, że to jest kryterium dość proste. Mówiliśmy właśnie o tym bildung, tak, wszechstronnym wykształceniu, tak? Wszechstronnym wykształceniu, które daje możliwość uczestniczenia w kulturze w tym sensie, że daje możliwość wykorzystania tego wielkiego dorobku, tak? Kulturowego całej ludzkości, tak? No dlaczego, proszę Państwa, młodzi ludzie nie słuchają muzyki, nie czytają? No można powiedzieć, nie robią tego z kilku powodów, tak? Oczywiście będę tutaj troszkę upraszczać, ponieważ odpowiadam ad hoc. Nie czytają, nie słuchają, nie oglądają z tego powodu, ponieważ, tak bym powiedział, specjalista od nauk społecznych, ponieważ praktyczna przestrzeń życia, w której się obracają, no można powiedzieć, zawiera się, czy składa się z innych praktyk, tak? Z innych instytucji, tak? Z innych instytucji. Ale to jest odpowiedź, proszę Państwa, nieprawdziwa do końca. No bo te instytucje to także biblioteki, muzea, filharmonie i tak dalej, tak? Czyli w rzeczywistości nie tylko telewizor, tak? Nie tylko telewizor, tu jesteśmy w muzeum, tak? Tu jesteśmy w muzeum. Obok jest teatr i tak dalej, i tak dalej. Czyli w rzeczywistości, proszę Państwa, tym prostym kryterium postępu kulturalnego, ja bym powiedziała, to jest takie konserwatywne troszkę kryterium, stosunek do tego dorobku, tak? Możliwość i umiejętność korzystania z tego dorobku i uczestnictwa, tak? Kontynuowania tego dorobku. Bez tego, to zacytuję Lema, nic, tak? Bez tego nic, tak? I tutaj, o, nie miałam możliwości, teraz wzięłam do ręki ten numer pisma, tutaj jest właśnie taki artykuł kultura i edukacja, tak? No właśnie. Czyli w rzeczywistości edukacja. Edukacja. Tak? W rzeczywistości taką możliwość tego udziału, tego, mówię na przykład studentom, uczcie dzieci od urodzenia grania i śpiewania, tak? Puszczajcie dobrą muzykę, znowu z tą muzyką, nie jedzie osiołek czy tam klap, klap, konik, tylko dobrą muzykę. Okazuje się, że dzieci w przedszkolu wybierają bardzo dobrą muzykę, by dać im swobodny wybór. Wcale nie wybierają prostych pioseneczek, tak? Ale wybierają utwory całkiem, proszę Państwa, dobre i zaangażowane i ambitne, czyli edukacja kulturalna, tak? Czyli
kryterium miarą tego postępu będzie właśnie stosunek do tego dorobku i umiejętność jego zrozumienia, wykorzystania, tak? Zaabsorbowania, przyswojenia. To jest radość życia. Dziękuję. Jeszcze w międzyczasie jakieś pytania może się pojawiły? Czyli zagnamy wszystkich do muzeum, tak? No, ale jeżeli to było prawda, to raczej idziemy w drugą stronę, tak? Niestety. Ja pamiętam, kiedy studiowałem 30 lat temu, to też pamiętam, wykładowcy mówili nam, że są roczniki coraz głupsze. Pani teraz potwierdza to, czyli de facto jest to trend. Nie, wcale nie są głupi, proszę pana, to są ludzie bardzo inteligentni. Bynajmniej nie twierdzę, że ludzie są głupi. Nie, wręcz przeciwnie. Ale są często kulturalnymi czy kulturowymi barbarzyńcami. No to miałem na myśli przede wszystkim, tak, no nie chodziło mi o inteligencję. Szanowni Państwo, można jednak może też z tym barbarzyństwem. No, ludzie posługujący się nie analfabetami, dlaczego nie barbarzyńcami? Być może bardziej czułymi tego, co nadchodzi. My posługujemy się, no byliśmy młodsi, kiedyś nam wszystko grało, pod Abę tańczyliśmy, super, pamiętam, bardzo wszystko ładnie i teraz nie tańczę, to znaczy źle jest, tak? No to jest, czy zgadzamy się, czy nie, jest sytuacja, kiedy jesteśmy przed biforkacją, przed wielkim przejściem, bo no, jak biologowie mówią, ekologia to jest ścisła, konkretna wiedza o tym, że my zmienimy się jakościowo w swoich praktykach lub przestaniemy istnieć. Dlatego ja na przykład, no, jak zadawałam pytanie z tamtym ludażercem i no, mówiłam o czymś innym, pytałam, czy my krytyczni w stosunku do siebie i do tych monumentalnych mainstreamów, które nas podporządkują i my jakby tamto widzimy, a swoje barbarzyństwo, tak? Swoje podporządkowanie temu, że, co jest antykulturalne, ta władza pieniędzy, dlaczego nie widać rozwoju w kulturze? No po prostu wiemy, co to znaczy, że my jesteśmy słynni w współczesnej kulturze. My jesteśmy marketologami własnej sławy, tak? To wtedy tak, to sukces. A jak nie wkładamy w to wielkiego wysiłku, no Penderecki jednak wkłada, tak? No to się słychać. A jak nie wkładamy, no potem się okaże. Jestem pewna, że rękopisy się nie palą, takie prawdziwe, tak? Nie palą się ostatecznie. To się okaże, ale jesteśmy w sytuacji, kiedy powstają bardzo intrygujące praktyki, alternatywne praktyki, których nie było, no i tam ekologiczne, alterglobalistkie. I jeżeli już tam spróbować uniwersalne kryterium postępu kultury, teraz była u nas też konferencja na uczelni, tam płynność struktury kultur omawialiśmy. No wiadomo, płynna po nowoczesność, tam Bauman. I to płynęło, a teraz nie płynie. Teraz na odwrót, jakoś tak zakośniało i się stało coś alternatywnego. No, jednak czego najbardziej bać się w przyszłości, że jednak archetypy pozostają, polskość pozostaje polskością, odradza się za każdym razem, jak próbuje rozpłynąć się, to i tak na nowo siebie zbiera i tam no, rosyjskość pozostaje rosyjskością. Myślę sobie, kiedy nam postawią rachunek Niemcy w tej komunikacji nieskończonej międzykulturowej, kiedy oni powiedzą, no nie mówcie do nas Niemcy. No muszą powiedzieć, kiedy zrozumieją, co my mówimy, kiedy nazywamy ich Niemcami, tak? No ale zmieniają się, archetypy pozostają,
cyklicznie tam odradzają się, kiedyś lepiej, kiedyś gorzej, no zachwycamy się Bachem, a tak naprawdę od XVIII wieku ile nam zostało tej muzyki? Ile? Ile my znamy imion? No 10 wymienimy, ale tak naprawdę. A mówimy, że w 60-tych latach było dużo, a teraz mało. No może się okaże, może jednak coś tam pozostanie i tego starczy. Proszę o bardziej kryterium, że jednak warunki współistnienia, to pojęcie dialogu, jak ono funkcjonowało za czasów Platona. Nie geometr da nie wyjdzie tutaj, tak? Tylko dla swoich. A teraz mówimy o tym, że pomiędzy wszystkimi jest możliwy dialog. No to już samo postawienie tego pytania, to jest progres kultury, że ona oswaja wszystko, jakby całą ludzkość. Te progresują, rozwijają się warunki współistnienia różnych kultur. I to jest progres. Archetypy pozostają. No i lub my z tym poradzimy sobie, lub to się okaże dość w niedalekim czasie, bo tak zabijać, jak teraz zabijamy, to długo nie można. Czy nie można? Może tylko jedno zdanie, bo to bardzo dużo problemów i na wszystkie oczywiście odpowiedzi nie da. Jednakowoż będę bronić swojego stanowiska. Oczywiście ludzie dojrzali albo starzejący się, obserwując ludzi młodych, muszą liczyć się z tym, po pierwsze, bynajmniej młodej kultury nie lekceważę, tak? Absolutnie nie zgadzam się z opinią, że ci młodzi idąc po nas są głupsi czy mniej zdolni. Wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli przyjąć to moje kryterium postępu kulturowego, jakim jest, no jakby to powiedzieć, proszę Państwa, dostęp do kulturowego dziedzictwa. Jeśli to uznać za kryterium, to postęp kulturowy jest pod znakiem zapytania. Taka jest moja opinia i z niej nie zrezygnuję. Natomiast pani profesor najprawdopodobniej ma rację, że ci ludzie stworzą sobie jakąś nową rzeczywistość. Oni sobie już ją stwarzają. Jak komunikują się w specyficzny sposób, tak? Młodzi ludzie komunikują się w specyficzny sposób, używają specyficznego języka. W moim przekonaniu jednak ten język komunikacji choćby jest językiem uboższym, tak? Jest językiem uboższym. Na przykład ikonografia jest ikonografią uboższą i uproszczoną. A dlaczego ja wartościuję, dlaczego oceniam? Bo stosuję to kryterium, które tu przyjęłam świadomie, a mianowicie dostęp do tego dorobku ludzkości, tak? On jest ograniczony. Natomiast z tymi zagrożeniami ja się w pełni całkowicie zgadzam. To znaczy być może ci ludzie szykują się już do nowych czasów. Tak? Oni żyją już w nowych czasach, które będą czasami, proszę Państwa, ja się obawiam, bardzo trudnymi. Właśnie z tych właśnie społecznych i ekologicznych powodów. Tak? Być może my żyjemy u kresu świata. Tak? Być może tak jest, faktycznie. A propos tego dostępu, to jednak jest on coraz mniejszy według pani, ale z drugiej strony technicznie jest coraz większy, tak? I być może będzie tak sobie pomyślałem, że do tej pory jakby cywilizacje czy kultury tworzyły jednostki, wybitne jednostki, a może teraz będzie tak, że my jako ludzie będziemy coraz głupsi, ale jako cywilizacja będziemy coraz mądrzejsi. Taka jest teza. Nie, że po prostu będziemy po prostu jako całość, bym powiedział, będziemy coraz mądrzejsi. Tak. Mówiąc o sieci, rozumie sieciowym i tym podobne. To jest koncepcja znana, tak? Jak to się dzieje, że jakaś kultura staje się dominującą, popularną, jak amerykańska kultura? Ale pan jest socjolog. Zastanawia mnie fenomen popularności kultury amerykańskiej w dziedzinie filmu, muzyki. Ja wiem, że odpowiedź prosta, po prostu mechanizmy rynkowe, tak? Oczywiście to dominacji ekonomicznej pewnego centrum cyfrowego siłą rzeczy kultura staje się kulturą dominującą, tak? No, kultura nie jest czymś nieinwazyjnym, tak? Co powiedzmy sobie można produkować bez żadnych konsekwencji też politycznych. Wiadomo, że nie. Amerykanizacja jest taką konsekwencją. Można powiedzieć, że kultura amerykańska to jest właśnie kultura masowa. Tak? Można używać okresowo, nie zawsze jako synonimy. Tak?
rzeczywistości, to trzeba by się teraz zastanowić, czy ona jest ta kultura masowa, na tej specyfiku. Nie mam usługi zawsze stanowi potężniejszy przemysł kulturowy. Tak, jest po prostu przemysłem kulturowym. Ale we Francji też był przemysł. Jest nadal, a nie jest tak popularny. No nawet i Francja ulega amerykanizacji. To, proszę Państwa, nie ma od tego ucieczki. Tak? Chiny, Francja, no patrzcie, co się dzieje, jeśli za kulturę uznamy także i wszystko z tym życia. Ja na przykład ze zdrowo obserwuję, że w Chinach porzucają swoją wspaniałą dietę i zaczynają zajadać słodycze, tak? No. A dieta chińska czy chińska kuchnia była właśnie słodyczy pozbawiona, bo nie tyle, bo tam skromnie, nie dużo, no i co się dzieje, tak? A dlaczego jedzą cukier, chociaż nie zdrowy, tak? No właśnie. Dlaczego te torty takie, wiecie Państwo, pakowane, chociaż są, ta dieta była o wiele lepsza, zdrowsza, powiem, no dlaczego tak się dzieje? I to jest właśnie pytanie, no właśnie takie, jakie sobie zadajemy. No dominacja w kulturze jest odbiciem pewnej ogólnej sytuacji, globalnej sytuacji społecznej, także politycznej. Ekonomicznej. No to społeczna, czyli ekonomiczna, polityczna. Władzy, panowania. Ale w jakim sensie ekonomicznym? No panowanie w świecie. Mhm. Ma swoje odbicie także w kulturze. No ale co, no prezydent Stanów Zjednoczonych może mnie zmusić do obejrzenia filmu amerykańskiego? Olbrzymie pieniądze wkładane w Hollywood, tak, kręcą się. No ale w Hollywood to jest prywatny interes. To są studia, które nie są finansowane przez rząd, tylko to są prywatne biznesy, które powstały na początku XX wieku, akurat w Kalifornii, dlatego że tam było najlepsze światło i też w znacznej mierze dzięki emigrantom z Polski. Tak? Z całego świata. No ale tak, jesteśmy w Polsce, to mówię o Polsce. Tak, a czemu z Polski? Jest taka książka, Poli Łódź akurat, o na przykład, że no, nie wiem, Bill Wilder to jest Suchej Beskidzki na przykład, tak. Twórca, nie bracia Lumière wynaleźli, tylko Kazimierz Pruszyński z Leszna. No ale tam tego jest sporo. Tak, dlatego mówię, no to będę z Polski. Tak. Dobrze, a co się stało z kinem niemieckim po pierwszej wojnie światowej? No właśnie, to mnie zastanawia, dlaczego... No, idzie pan do sklepu i leżą sery, tak? Leżą w sklepie sery. W sklepie na przykład w Lidlu czy tam w Netto leżą sery, w sklepie kupuje, dlaczego? No bo są tańsze, tak? I bardziej dostępne. No to idzie pan do kina czy w telewizji. Przy czym jeszcze badają dokładnie ci producenci serów, jakie sery będą konsumowane. No na przykład słodsze będą konsumowane przez dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i Lidl kupuje, bo są tańsze. Podobnie jest z przemysłem kulturalnym. To nie jest chyba jakaś wielka tajemnica. On jest po prostu towarem. On jest towarem. Czyli więcej lukru, jak metafora tortu była podobna? Więcej krwi. Tak, krwi, przemowy, rzeczy proste. Także rzeczy proste. Liczone, ile krwi, ile zabójstw. Filmie, na ile więcej zdobyła w pierwszym miesiącu pokaz tego filmu. No tam jest tylko krytyczna granica, która nie przestrzegana i tak. Bo jest granica, po której tam więcej niż 100 trupów w filmie i to jeszcze nie powoduje, że więcej zdobywa ten film, ale logika jest taka, że i tak idzie dalej, Kill Bill, tam potem jeszcze ósemka, potem jeszcze... I potem będzie jeszcze więcej krwi, krew, potem jeszcze... Seks, przemoc, tam te podstawowe, fundamentalne, tak powiem, że archetypy, tak, archetypy. Zarówno umysłowienia, ważne jest to, że nawet kiepskie filmy kręci się dobrze. Rzecz, kiedyś się spotykamy, tak, w sensie technicznym, tak? Tak. Patrzmy na dzieła techniczne, które są śmieciem, jeśli chodzi o treść, tak? Albo popłuczy. No co takiego ostatnio widziałem, to dobry reżyser. Matko Święta, co to było? Chyba jakiś nowy Mad Max. To jest palec Boży, powiedziałam tak, że cię nie wytrzymał. Wcześniej. Nowy Mad Max. Minęła, tak. O, dobry bardzo reżyser. Ja uważam, że jest z lekkiem wątków, nie z lekkim bardzo ważnym. Ale to mogliby się wspierać. Ale ja spotkałem się właśnie jeszcze taką tezę, że taka teza oczywiście kontrowersyjna, że tak naprawdę to przynajmniej oczywiście niektóre elementy popkultury, dlatego amerykańskie, dlatego zwyciężają, że oni odkryli po prostu uniwersalne wzorce, które po prostu są uniwersalne dla każdego człowieka i każdy człowiek je lubi i rozumie. I na przykład one wcześniej w ich kulturach partykularnych były po prostu przykryte przez tam jakieś zwyczaje kulturalne czy coś takiego. Natomiast na przykład kino akcji po prostu odwołuje się do tego, że każdy z nas lubi oglądać akcje, tak? Każdy dorasta, tak. Tak, i ma kłopoty. Są bohaterzy, są antybohaterzy, jak gdyby jest to, powiem, taki uniwersalny wzorzec.
Tak samo jak na przykład pewien typ malarstwa jest bardzo popularny, dlatego że zbadano, że prawdopodobnie nasi przodkowie żyli pewnych wspólni przodkowie, zanim się rozdzieliliśmy, żyli w pewnych przestrzeniach, które właśnie spełniają bardzo dobrze na pewne typy malarstwa, na przykład może impresjonizm, który pasowałby do pewnych takich zakodowanych nam w mózgu, tak? Archetypów, wzorków pewnych. Rodzimy się, ubieramy, zapakujemy, musimy zabić ojca symbolicznie, tak i tak dalej. Tak, uprawiamy seks. Tak, Gwiezdne Wojny od razu, tak? I już mamy Gwiezdne Wojny. Ale film angielski teraz bardzo popatrzymy. Chcę to oglądać, oglądamy angielskie filmy. No oprócz tego w każdym kraju swoje oglądają. No, rosyjskie filmy teraz koszmarne najczęściej. A potem czytam komentarze, no jak to możecie tak o swoim mówić i no z jednej strony głupio oczywiście, a z drugiej strony i wymieniają kilka, na które patrzę i no oni rzeczywiście jakościowe, no to w tym wszystkim, no to nie można powiedzieć, też jesteś, rozmawiamy w kręgu, gdzie jakby nie przypominamy, że a ponad miliard ogląda Bollywood i szczęśliwie, tak? I dla nich jakby ten świat Hollywoodu prawie że nie istnieje. Tak? I to jest, tak, uwaga, to jest największa kinematografia na świecie, no, indyjskie kino, tak. Potem jest amerykańskie, a potem wiecie Państwo jak jest? Nigeryjskie. Widziałam bollywoodzkie, nigeryjskie, no nie zdarzyło się. Też nie widziałam, ale takie są liczby. Tak. Trzeba coś się mówić. Chociaż nie będę tutaj tego obrażać, ale Bollywood to horror. Czyli wyjaśnienie tego, czym jest muszyna masowa, mogłaby być interpretacja taka neurofizjologiczna. Wszystkie bodźce, które działają na kinie. Nie, to jest oczywiście uproszczenie, absolutnie nie. Taka prostota czy uniwersalność, czy możemy tu się do tych archetypów, albo możemy używać zupełnie innych socjologicznych czy społecznych kategorii. Ta prostota to jest oczywiście jej ważna cecha, ale to nie wystarczy. Ale nie, to co pani profesor wskazała, że przebadano człowieka, jak reaguje, tak, czyli ale tam kumuluje się ten proces samoorganizacji w kulturze. Pojawiają się praktyki, No ja też patrzę na to, jak te praktyki masowe w kulturze. No, zdjęcia w Moskwie, muzykują, idzie jakby rewitalizacja przestrzeni w centrum miasta. Fabryka produkująca tam cukierki teraz nie ma, czy skurczyła się ten krasny oktyabr, czerwony oktyabr. Olbrzymie przestrzenie, gdzie no, naprawdę kwitnie życie kulturalne, ludzie tańczą po wieczorach, tak? No wiemy, że tam Putin siedzi, no to rzeczywiście siedzi obok, ale jednocześnie ludzie tańczą, przynoszą muzykę i tam ktoś lambadę. Ktoś tutaj tańczy tango, stara się, próbuje co najmniej. To jest kultura masowa. No jest, a to są jakieś żywe procesy, w którym z jednej strony jest banalizacja, uproszczenie, a zresztą z tym uproszczeniem, no to niekoniecznie zawsze Foucault czy Derrida, czy to potem musi przyjść. No, gotuje się, po tym musi powstać jeden termin dekonstrukcja, tak? No już jakieś krótkie określenie tego czegoś. No tak, uproszczenie ale, w kulturze tak, musi być. Ale powstaje pytanie, czy no jakby to powiedzieć, tego rodzaju formy kulturowe no są zapowiedzią jakiejś nowej jakości. Ja takie opinie często słyszę i ja uważam, że nie. Że one nie są zapowiedzią, one są takim, jakby to powiedzieć, taką no, swego rodzaju, no, jakąś popularną rozrywką, tak? Popularną, nie są one zapowiedzią jakichś jakościowych zmian, choć być może się mylę. No dobrze, na tym zakończymy naszą dyskusję. Bardzo dziękuję.